Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj film z oprysku pszenicy, a co i jak dowiecie się za chwilę. Wykonamy dzisiaj zabieg regulacji zboża środkiem Optimus 175 EC. Według rekomendacji firmy New Farm, od której zakupiliśmy ten środek, zalecaną dawką jest 0,4 litra na hektar. Również zabieg na warzywka, czyli w naszym przypadku na marchew oraz buraka ćwikłowego. Zrobimy to środkiem Fusilade Forte 150 EC. Produkt ma szerokie zastosowanie. Jak widzimy, tutaj mamy chmiel, seler korzeniowy, cebulę, czosnek, rabarbar, jednak takie rzeczy nas nie interesują. Tutaj mamy burak cukrowy, maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 1,7 litra na hektar i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,63 do 1,7 litra na hektar, czyli my zastosujemy jakieś 0,8 litra na hektar. Produkt jest stosowany na pesz właściwy oraz na roczne kwasty jednoliścienne. Za miedzą mamy marchew, odmianę karoton. Został tu zastosowany środek Fusilada, dzięki któremu pozbyliśmy się skutecznie chwastów jednoliściennych. Ostatnia w tym sezonie. Spalone.